Powiedzcie, gdzie my się za chwilkę wybieramy? Do sklepu z okularami. Próbujemy wnieść z Adamem do domku dziewczynek kuchnię. W naszym domku. No to pokaż, jak jest w tym waszym domku. Jaki jest stan po zimie? No, troszkę jest bałaganu w nim. Ja już pozmieniałam wszystko, bo kuchnia mi się nie mieściła, więc pozmieniłam to. Dobra, trzeba będzie wynieść te klocki. No i tutaj pozamiatać. Umyć wszystko. Tak. Tak, to co, zabieramy się do pracy? Tak. A ja wyniosę moją ubrankę. Wszystko wynosimy i układamy na trawie. Teraz to wszystko umyć. A Anielka teraz? Będę zamiatać. Zamiatasz w domku, tak? Dobrze, jak zamieciesz, to umyjemy podłogę. Dobrze. Wszystko na kupkę, to jest mi ok. Tak. Później to zmień do kufelki. Kilka osób ponownie ostatnio mnie pytało o ten domek, skąd on jest. Słuchajcie, to jest domek, który kupiliśmy w Obi. Był do samodzielnego montażu, także go zmontowaliśmy, sami go pomalowaliśmy, a ten płotek tutaj, co widzicie, to tak naprawdę jest część z ogrodzenia, która nam została, gdy robiliśmy płot. Także tak to wygląda. Podłogę, Anielka, teraz myje. To ty umyjesz taras, dobra? Dobra. Tam
Ciekawa jestem, czy za lat 10 też będziecie się tak rwały do sprzątania. Próbujemy wnieść z Adamem do domku dziewczynek kuchnię, która stała do tej pory w ich pokoju. Wejdę do środka i spróbuję ją odebrać od wewnątrz. O, tylko tu jest dość ciasno, ciekawe, czy będą miały miejsce na zabawę. Dobra. Okej. Jest. Jakoś weszła, chociaż tu ciasno jest bardzo. Zobaczymy jeszcze, czy zmieszczą się te łóżeczka. Jeśli się zmieści łóżeczka, to zostanie kuchnia na stałe. I okazuje się, że super się kuchnia zmieściła. I nawet obok jeszcze udało się nam wcisnąć łóżeczko piętrowe na żalek, także super. Nawet jeszcze trochę miejsca dla dziewczyn zostało, bo bałam się, że będzie ciasno. Ale jest fajnie. Domek przygotowany jest już na lato, a my się już będziemy zbierać i chować do mieszkania, bo jednak nie jest tak ciepło, jak się zapowiadało rano. Rano było piękne słoneczko i myślałam, że będzie naprawdę super pogoda, a tutaj tak średniowo jest, raczej na czapki i kurtki. Także będziemy się chować, zwłaszcza, że dziewczyny są lekko przeziębione. Cześć dziewczynki! Cześć! Powiedzcie, gdzie my się za chwilkę wybieramy? Do sklepu z okularami! Dokładnie tak. Za chwilę z dziewczynami ruszamy do optyka poszukać okularów dla dziewczynek, bo okazało się, że cała trójka ma wadę wzroku. Konspira. No idźcie się bawić, idźcie. Także okazało się, że cała trójka ma wadę wzroku. A jak do tego doszliśmy? Bo na Instagramie Wam już o tym wspominałam, tu na YouTube jeszcze nie, także pokrótce opowiem. Było to tak, że dziewczyny jako wcześniaki od urodzenia musiały być pod kontrolą okulisty ze względu na to, że wcześniaki mają predyspozycję do problemów z oczkami, tak zwanej retinopatii wcześniaczej. Na szczęście w naszym przypadku uniknęliśmy tego problemu. Ani po narodzinach, ani nigdy później retinopatia nas nie dotknęła. Ale za to, gdy miały dziewczyny, już teraz dobrze nie pamiętam, 2 czy 3 lata, u Klary okulista stwierdziła drobną wadę wzroku, ale ona jeszcze była taka fizjologiczna, mieściła się w granicach normy, więc nic z tym robić nie musieliśmy. No i mieliśmy zalecenie, żeby kolejną kontrolę oczu zrobić tuż przed pójściem do szkoły. No a że dziewczynki od września ruszały do zerówki, zaczęła się nauka pisania, czytania, to stwierdziłam, że to już jest ten czas, kiedy trzeba sprawdzić ten wzrok. Zwłaszcza, że ja w wieku dziewczynek, właśnie w wieku 6 lat, miałam stwierdzoną wadę wzroku i nosiłam okulary od 6 lat. Także tak czułam, że mogło po mamusi to nieco odziedziczyć. No i rzeczywiście poszliśmy na tą wizytę i okazało się, że cała trójka ma wadę wzroku. Nie jakąś dużą, ale jest. Największą ma Łucja, plus 2, troszkę mniejszą ma Klara, plus 1,75 i najmniejszą ma Aniela, plus 1,25. Ja w ich wieku chyba też miałam taką 1 czy 1,25 jak Aniela. Także nieduże są te wady wzroku, ale okulary muszą być. Także za chwilę ruszamy do optyka poprzymierzać okularki i może coś fajnego wybierzemy. W ogóle ja też powinnam sobie kupić okulary, bo tak jak Wam mówiłam, że od dzieciństwa mam problemy ze wzrokiem. Mam stwierdzony astygmatyzm. Jak byłam dzieckiem, to miałam wadę wzroku na poziomie tam plus coś. Później ona mi się wyrównała, a teraz wchodzę już na minus. Nie jakieś duże, minus pół mam, czy minus 25. No ale ta wada jest, pewnie będzie się pogłębiać. Mam też zaburzoną akomodację oka, no i okulistka stwierdziła, że powinnam nosić okulary do pracy na komputerze i na telefonie. A jak wiecie, jak widzicie, sporo na tym komputerze i telefonie działam.
Także muszę sobie też coś wybrać, ale na pewno nie będę przymierzała. Dzisiaj zrobię to na spokojnie, jak dziewczyny będą w przedszkolu, bo dzisiaj się na pewno nie da. Dobra, no to co? Lecimy. Lecimy, Anieciu? A ty się cieszysz, że będziesz miała okulary? Tak. A masz już jakiś pomysł na okulary, jakie byś chciała mieć? Tak. Jakie? Pokażę. W sklepie pokażesz? Mhm. A jakiś kolor masz wybrany? Nie, nie z kolorem. A z czym? Ze wzorkiem jakimś? Nie, tylko w panterkę. W panterkę? Tak, pozwól w panterkę. Ale będę chciała nawet panterkę z tej strony, a nie z tej strony. A ty już widziałaś gdzieś takie okulary? Wczoraj u optyka jak byliśmy, bo wczoraj byliśmy tak na chwileczkę, bo byliśmy w galerii na obiedzie i dosłownie na sekundę weszliśmy i tam były w panterkę okulary? Nie zauważyłam. A wy dziewczyny cieszycie się, że będziecie nosiły okulary? Naprawdę? Chcecie nosić? A nie będą Wam przeszkadzały w ćwiczeniu, w bieganiu? Nie, bo wtedy ja zajmiemy mi. I polecicie moje okulary. Wasza koleżanka z przedszkola, tak? Tak. A czy Wy już macie jakiś pomysł na okulary? Wybrane jakiś kolor? To ja jeszcze nie wybrałam. Ja wybrałam czerwony. Ja później wybiorę. Klara czerwony, Łucja jeszcze nie masz? Nie, może taki mocny, albo taki różowy. Albo z cyrylkami. Nie, z postaciami z bajki? Tak, może synenki sobie wybiorę, może coś innego. W sklepie się zastanowię. Obiad już musi pachnie. Idziemy teraz coś zjeść, bo te przymiarki były bardzo męczące. Myślacie okularów nie kupiłyśmy. Zresztą ja się nie nastawiałam, że od razu je kupimy. To raczej było takie totalnie wstępne rozeznanie, jakie w ogóle są okulary i w czym dziewczynkom byłoby najbardziej do twarzy. A jako, że tutaj na YouTube materiały dotyczące naszego życia pojawiają się z lekkim opóźnieniem i na Instagramie już zdążyłam wcześniej Wam zrobić zmiankę, że szukamy okularów i dostałam od Was informację zwrotną z różnymi poradami, zapytaniami, to odnosząc się właśnie do tych Waszych wiadomości, tutaj podzielę się z Wami moimi przemyśleniami odnośnie okularów. I tak, dużo osób z Was poleca okulary plastikowe i odradzam metalowe, z tego względu, że metalowe są dość delikatne i łatwo je uszkodzić, co przy takim małym, ruchliwym dziecku wcale nie jest trudne i ja to rozumiem.
Tyle, że dziewczynki wydaje mi się, że lepiej wyglądają w tych metalowych okularach, bo one są właśnie cieńsze, delikatniejsze, do ich takiej delikatnej urody lepiej pasują. Z kolei te plastikowe, które są bardziej wytrzymałe, one też są grubsze i na dziewczynkach one często wyglądają tak ciężko, przytłaczają je. Kolejna sprawa to kolory. W tych metalowych okularach, nawet jeżeli są w kolorze, no to ta oprawka jest tak cieniutka, że ten kolor się tak nie rzuca w oczy i są bardziej uniwersalne te, takie okularki, do większej ilości ubrań pasują. Te plastikowe okulary kolorowe są bardzo ładne, one mi się bardzo podobają na wystawie, na innych osobach, ale jednak nie jestem jakoś tak do nich przekonana i nie poczułam tego efektu wow na dziewczynkach. Z kolei plastikowe w kolorach uniwersalnych jak czarne już wyglądają za ciężko dziewczyny w takich okularach, a przezroczyste oprawki plastikowe dają taki efekt, że te okulary wydają się takie grube. No jedno są dziewczyny wyglądają takie stare babuleńki w tych okularach. Druga sprawa to noski. Bardzo dużo dostałam wiadomości odradzających okulary z noskami, gdyż one podobno lubią się rozregulować, one się brudzą, trzeba je wymieniać. Duża grupa też odradza mi okulary bez nosków, ze względu na to, że one lubią zsuwać się z nosa. Zaś jaką informację dostałam u optyka? Taką, że jeżeli okulary bez nosków są dobrze dobrane, to one z nosa się zsunąć nie powinny. Ale no cały czas mi coś pika. Cały czas dostaję jakieś powiadomienia, a zapomniałam wyłączyć dźwięk. Mam nadzieję, że Wam to bardzo nie przeszkadza. Tak, dostałam informację, że jeżeli okulary są dobrze dobrane, to nawet bez nosków nie powinny się zsunąć. Z drugiej strony nasze dziewczyny mają tak wąskie buźki, że ciężko będzie im dobrać okulary bez nosków. I raczej tutaj noski będą ułatwieniem, a to, że one się rozregulowują czy brudzą, no to fakt, tylko kwestia, jak często to się będzie działo. No bo wiecie, jeżeli bym miała chodzić i poprawiać okulary co 2 tygodnie u optyka, no to słabo. Ale jeżeli one się rozregulują czy pobrudzą po pół roku użytkowania, no to jeszcze nie ma biedy, bo i tak myślę, że po pół czy maksymalnie po roku czasu będzie trzeba te okulary wymienić. No bo dziewczyny jednak rosną i wyrosną z tych okularów. Już pomijając to, że może wady się zmienią. Kolejna sprawa to wielkość. Wielkość okularów. Bo z tego, co może zauważyliście, większość okularów, które przymierzaliśmy, a pokazałam Wam naprawdę nieznaczną ilość okularów, którą przymierzaliśmy, bo przymierzyły ich dziewczyny bardzo dużo, no to większość tych okularów po prostu była za duża. I tutaj ja się za bardzo nie znam na okularach, nie mam doświadczenia, więc przytoczę słowa, które usłyszałam u optyka, że dziewczyny są w takim wieku, w którym jest najtrudniej dobrać okulary, bo one już nie są ani małymi dziećmi, czyli nie pasują na nie te okularki najmniejsze, wiecie, takie elastyczne dla maluszków, ani też nie są dużymi dziećmi i dla tej grupy wiekowej tych okularów no, wyboru nie ma zbyt dużego, zwłaszcza, że właśnie dziewczyny mają bardzo wąskie buźki i te okulary, większość z nich jest po prostu na dziewczyny za duże, w sensie tu za szeroka i ja mam tak samo. Ja na przykład bardzo rzadko noszę okulary przeciwsłoneczne, bo mam wąską buzię i większość tych okularów mi tutaj odstaje na bokach albo opiera się na policzkach, więc ciężko mi dobrać okulary. Zwłaszcza jak wyszła ta moda na te wielkie okulary muchy, no to one do mnie po prostu nie pasują. Także takie mam przemyślenia. No ale okulary musimy kupić, więc będzie trzeba coś wybrać, będziemy szukać dalej. Dostaję dużo od Was poleceń, jakie salony odwiedzić, jakie firmy są warte uwagi. Także za wszystkie wiadomości Wam dziękuję. Na pewno będziemy szukać dalej. No i coś znajdziemy. Coś znajdziemy. Spójrzcie, co tu się wyprawia. To jest patent dziewczynek na sprzątanie klocków Duplo.
Na razie śmiech, ale czuję, że skończy się płaczem. Muszę trzy światy z nimi, naprawdę, trzy światy. Się zastanawiam, czy to jest bardziej sprzątanie, czy bardziej jednak zabawa. No dobra, może koniec tych głupotek, co? Nie! Może weźmiecie się w końcu za sprzątanie. Nie, ja nie chcę! Szybko, szybko, bardzo szybko! Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia. Pamiętajcie, jesteśmy na bieżąco w kontakcie na Instagramie.